Jak co tydzień witam wokół Watchdoga. Bardzo dzisiaj i ważne rzeczy na przyszłość, żeby zapisać sobie daty. Zapraszamy Was do pewnych rzeczy. Też trochę o tym, co się na bieżąco dzieje, czyli że jest czerwiec i w naszych miastach i gminach, powiatach i województwie się też coś dzieje ciekawego. Zacznę od rzeczy, która jest ważna dla nas jako organizacji, ale też dla osób, które działają na rzecz jawności. I w tym roku 28 i 29 w okolicach Warszawy zapraszamy na zlot fanów i fanek jawności. To jest wydarzenie, które staramy się organizować co roku, zapraszając osoby i Was zapraszam tak naprawdę wszystkich na zlot, żebyśmy porozmawiali o jawności, o nowych trendach, o tym, co nas interesuje. Jest w opisie filmu link do ankiety. Możecie zgłaszać swoje pomysły, swoje potrzeby. Włączajcie się w organizację zlotu fanów i fanek jawności. Zapraszamy Was bardzo, bo to jest jedyne takie miejsce raz do roku, w którym spotykają się wszyscy, którym jest jawność bliska. Jak o jawności mówimy, to zapraszam do naszego tekstu o jawności w telewizji polskiej. Przypomnę, my od wielu lat pytaliśmy telewizję polską o różne rzeczy, w tym o wynagrodzenia osób, które były zatrudnione w telewizji polskiej. Po wyborach w październiku był taki moment, w którym telewizja polska ujawniła niektóre informacje o wynagrodzeniach. Na kanwie tego i po zmianach, które były w telewizji polskiej, my zapytaliśmy o wynagrodzenia nowych osób, które są w telewizji. Zapraszam do przeczytania naszego tekstu i pobawienia się trochę w puzzle, czyli spojrzenia na odpowiedź telewizji polskiej, która trochę pokazuje, jak nie do końca odpowiedzieć na pytania, które się zadaje i ewentualnie można sobie w dowolny sposób dopasowywać imiona i nazwiska osób zatrudnionych, które pełnią funkcje publiczne z ich wynagrodzeniami. Tej sprawy nie będziemy odpuszczać, bo też to pokazuje, jak czasami jawność jest wykorzystywana politycznie, a jeżeli już społeczeństwo się domaga tej jawności, to jest gorzej. Wspomniałem o tym, że jest czerwiec. Czerwiec to szczególny moment, jeżeli chodzi o gminy, powiaty, województwa. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten moment, w którym odbywa się debata na sesji absolutoryjnej. W pierwszej części odbywa się debata nad raportem o stanie gminy, powiatu, województwa. Zapraszam do uczestniczenia w tych debatach. To jest taki moment, w którym możemy się porozmawiać, zastanowić się, co było w ostatnim roku, na przykład w naszej gminie. Przeczytać można raport, można się zgłosić w opisie i też na naszych stronach możecie zobaczyć różne rzeczy związane z raportem o stanie gminy. Zapraszamy, już za chwilę będzie podcast o raporcie, na co warto zwrócić uwagę, jak to funkcjonuje, więc będziecie mogli wysłuchać. I ostatnia ważna rzecz, wspierajcie nas na Patronite, zostańcie naszymi patronami i patronkami. To jest ważne, możecie zobaczyć na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jak wydajemy środki, więc wspierajcie nas, ale też sprawdzajcie, kontrolujcie, jesteśmy przejrzyści, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby być przejrzystym i rozliczalnym. Dzięki.